wybacz mi, rotmistrz, moje roztargnienie. Witam Cię z duszy serca, jeż miałem zmartwienie, nie postrzegłem Cię pierwej myśląc o mej stracie. Kto jesteś? To, to. Cóż to? Czy Wy się nie znacie? Wszak Pan mówił, że znasz od kolebki, prawda? Jego ja? A tak, w szkołach byliśmy w Warszawie. Ja z Tobą? Jaś Ci to mój, jaś, drogi, kochany. Ależ mi coś za ty, Jasiu. Szarżany, byłbym Cię jednak poznał, ten nos, wzrok, ta broda. Nieboszczyk, sędzia, kula, kule. Czasu szkoda, słuchaj. Pamiętasz, Jasiu, różne nasze psoty? Był to z Ciebie trzpiot wielki. Hej, 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 kto złoty? Milcz się do stuka duchów. Już cierpię czas długi. Kto to jest? No, twój? On? On. Mąż? Mąż. Drugi? Jednego miał. No. Masz teraz do kata. Jednego? Niegdyś się baniono do świata? Ja też nim jestem właśnie. Kto? Ja. Ty, ty? Ja. Zięba? Zięba. Aj, bawku. Kasprze? Weź go za. Ułóż go, zaraz. Zaraz. Marek. Idź, Franciszek Zięba. To ja! Do słowa! Bóg widzi! A któż ja jestem? Rębosz! Toż nam się udało! Będę tu zaraz strachu. Jestem tu strach, tu dekret, proszę sobie. Jestem zięba, nie rębosz! Zawsze jest osobą, która działa pieniądze i zapłacić musi. A, idzie? Szybkie ta ręka, jak węża u dusi. Dekret? Kasprze, nie głupi. Proszę mi wytłumaczyć, co tu się do mnie stało. Klaro, żoną, przestań udawać. Na cóż to się przyda? Powiedz mi, kto ja jestem. Odpraw tego Żyda. Mój panie, dosyć tego. Przebaczam. Przebaczam. Żono! Skończmy już te rozmowy, gdzie równie płaczę sobie, jak i mam żonę. Co się tam dzieje? Czy ja się wie? Czy ja czuję? Kto tu z nas szaleje? Klaro, żon, zbierz zmysły, patrz, kto w tej osobie stoi. Marek, ja jestem, twój mąż, przypomnijże sobie. Nie pamiętasz? W Lublinie w Dzień Świętej Justyny poznałaś mnie na balu miałem. Franciszek Siny, upadłem z tobą w tańcu, stłukłem ci kolano, a potem powiedziałam, że jesteś kochaną, nie pamiętasz? A gdy zapowiedź wyszła już ci razy u ojców kapucynów, ojciec Anastazy skojarzył nas w Lublinie, dnia 5 kwietnia. A potem nie pamiętasz? Była to noc letnia. Nie pamiętam i nie znam. Oh.
czekaj, niecnoto. Niewdzięczni! Nie znacie mnie? Nikt mnie nie zna w domu? Och, chwilę zaślepienia nieszczęścia i zrąb. Teraz? Teraz? Nie znacie mnie? Co teraz, o Boże? Kasprze, na tobie zięba zawiesić nie może. Kasprze, ty wierny sługo, zawsze przy mym boku, co strzeżesz szkatułki, sypiasz na tym oku. Powiedz, kiedyś Kasper, jak ci miłe zdrowie. Powiedz im, kto ja jestem. Jak się pan twój zrobi? Cicho. Ja, ten ośrodnic, jedziemy z Poznania! O, morderco. Zabójco. Lecz stój, stój, bez gadania. A ty nie godziła gębą. Ziębo. Jestem ziębo? Jesteś. A czym przed ty będziesz? Szwagrem mego pana. Szwagrem? Dobrze. Wszystko rzecz brak. A formal? Nie przydali. A sap? Nie wycię. A major? Nic nie zrobi. A łapka przegrębie? Proszę. Ach, dobrze. Ja bym namówił Klarę, by ci zapowiedzieli, bo ty zadała karę. A nie? Teraz to znam nie. Marto, jak to będzie? Kasprze, musisz ty wierzyć i jeszcze nie to będzie. Chciałbyś się odmienić, wcielić mętrzą głowę. Broń Boże. Więc wiesz. Więc wie, spełniałaś. Umowę. Przebaczysz mi więc szczerze, żeby wyręczyć? Przebaczam z duszy i serca. I mogę zaręczyć, że nie spełznie dalej. Ta nauczka cała podejrzliwość na zawsze władać mu przestanie. I bardzo sprawiedliwy. Wierz mi, przyjacielu, ta furia bezsenna nigdy nie ma celu. Dobrego nie polepszy, złe pogorszy życie. To byłby czpionym jawnie, będzie łatwo skrycie. I tysiączny w pożyciu uczył nas przykłady, że podejrzliwość bywa matką wszelkiej strachy. Kamil Szurek.
serdecznie dziękujemy. Te brawa świadczą, że się podobało, a te wybuchy śmiechu mówią, że ta sztuka została dobrze przekazana przez nas. Reżyserować to przedstawienie było niezmiernie wielką przyjemnością, fajną przygodą, która ciągle trwa, a jeżeli komuś może podarować uśmiech, a w tym przypadku może podarować życie, to tym bardziej jest to wielka wartość. Dziękujemy Państwu pięknie, zachęcamy jeszcze do napełnienia puszki, bo możecie jak najbardziej ten dar serca dawać od siebie. Dziękujemy, zapraszamy do świętego na nasze następne przedstawienia na przyszłość. A teraz jeszcze pani Barbara Wilk powie dwa słowa. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Oczywiście koniec sztuki, ale to nie koniec, bo ja mam tutaj bardzo ważną sprawę do przekazania. Myślę, że bardzo istotną. Drodzy Państwo, chciałabym w imieniu Gabrysi Dzimiry oraz jej rodziców, jak wiecie Państwo, no niestety choroba nie pozwoliła im dzisiaj tutaj przyjść, więc ja w ich imieniu postaram się jako stanąć na wysokości zadania i podziękować Państwu. Dziękuję przede wszystkim Wam za ten wspaniały gest, za to wspaniałe przedstawienie, spektakl, tak? Dobrze mówię? Spektakl. Drodzy Państwo, jak powiedział wielki autorytet Jan Paweł II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest. Jest wielki nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi. Drodzy Państwo, odwołując się do tych słów, chcę powiedzieć, że jesteście nie tylko wielcy, ale przede wszystkim wspaniali, bo podzieliliście się tym swoim talentem oraz wspaniałym sercem po to, aby pomóc dziewczynce, dziewczynka, która naprawdę potrzebuje ogromnej pomocy. Drodzy Państwo, dziękuję również Państwu, że przyszliście dzisiaj tutaj, poświęciliście swój czas. Drodzy Państwo, powiem szczerze, nie umiem znaleźć słów takich podziękowania, jakie może chcielibyście usłyszeć, ale są w życiu sytuacje, kiedy po prostu proste dziękuję wydaje się najbardziej odpowiednie. A zatem, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Gabrysi, dziękuję w imieniu jej rodziców. Jesteście wspaniali, dziękujemy. Pozwólcie jeszcze, drodzy Państwo, że takie wręcz symboliczne podziękowania tym naszym wspaniałym artystom, organizatorom, które miała wręczyć mama Gabrysi. Na tych podziękowaniach, powiem Państwu, urzekło mnie, bo dzisiaj dostałam te podziękowania, ponieważ mama dzisiaj się tak leczyła, że nie mogła przyjechać. Zdecydowała, że jednak no, nie da rady, nie ma na tyle sił. Proszę Państwa, to jest taki piękny cytat księdza Twardowskiego. Uratować jedno serce, to uratować cały świat. Drodzy Państwo, dziękuję Wam z całego serca, że przyszliście tutaj nas wesprzeć, aby uratować serce dziewczynki, bo tylko tak możemy uratować jej życie i uratować świat i rodziców. Dziękuję z całego serca. A teraz chciałabym... Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że to są takie symboliczne podziękowania, ale one mają bardzo dużą wartość sentymentalną. Za każdym razem, kiedy popatrzycie na to podziękowanie, pamiętajcie, że jest ktoś, kto jest Wam ogromnie wdzięczny, bo to jest osoba, która naprawdę potrzebuje każdej pomocy, każdy grosz jest tu na wagę jej zdrowia, jej życia. Pamiętajcie, bo my wierzymy, że uda się te pieniądze, mimo że jest to ogromna kwota, która wielu ludzi przeraża, ale ja święcie wierzę, że się uda zebrać te pieniądze, że Gabrysia zostanie potem na operacji i Gabrysia uzyska nowe życie. A jeżeli tak będzie, to pamiętajcie, wy też macie w tym swój wkład, za co Wam z całego serca jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. A teraz, żeby nie przedłużać, chciałabym wręczyć podziękowanie, które mam dla Pana Józefa Szwaga. Krzysztofa Mazura.
rodzaju pani Oli Moros. Przede wszystkim dziękuję i gratuluję wielkiego talentu, proszę Państwa. Na pewno wszyscy zwróciliście na to uwagę, że młodzi artyści, ale jakże wspaniali. Również mam podziękowanie od rodziców Gabrysi dla pani Tosi Łamasz. Pani Tosi, powiem, że świetnie pani wybrała swoją rolę. Szczerze powiem, że może kilka pani wskazówek zastosuję w siebie. Także bardzo fajnie było oglądać panią. Podziękowanie dla pana Marka Trojnara. Zapraszam, bo chcę podziękować pana Kamila Szczurka. Dziękuję również panu Marcinowi Derba. Pan Mateusz Chomka, zapraszam do siebie. Dziękuję mi na komisji. Serdecznie dziękuję. Więcej nie mogę, bo jestem wzruszona. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Jesteście wielce wspaniali. Proszę Państwa, koniec naszego przedstawienia, ale myślę, że nie koniec tej akcji. Niech ona trwa do ostatniej chwili zbierania tej pieniążki. Aktorzy zaraz się ubiorą w mundur rolowy, w czako, jeżeli ktoś z Państwa chce zrobić sobie zdjęcie, a przy okazji do tego zdjęcia jeszcze coś rzuci do puszki, to moi aktorzy są za chwilę do dyspozycji, tutaj nawet na scenie. Zapraszamy do zdjęcia i później, żeby puszka się nam zapewnia. Wielkie brawa dla Państwa. Dziękujemy serdecznie. Prosimy pana prezesa do nas tutaj.